Witajcie. Na początek przeczytam Wam tekst dyktanda, a potem zrobię to ponownie, tym razem powoli. Na koniec przeczytam cały tekst dyktanda jeszcze raz. Zaczynamy. Powodzenia. Poszukiwanie żony. Pewien, odważny książę wyruszył w podróż na poszukiwanie wymarzonej żony. Chciał poślubić przepiękną, uprzejmą dziewczynę, która zadba o porządek w zamku, zetrze kurze, przyniesie mu dojrzałe warzywa i mrożoną kawę. Nagle ujrzał księżniczkę spacerującą brzegiem morza. Podjechał bliżej. Dziewczyna wrzucała do wody małe kamienie i wrzeszczała przeraźliwie. Była niegrzeczna i obrażalska. Mimo tego książę zakochał się od pierwszego wejrzenia i drżącym głosem zaproponował małżeństwo. Księżniczka zgodziła się pod warunkiem, że to ona będzie rządzić w zamku. Od tej chwili młodzieniec codziennie przygotowywał dla ukochanej orzeźwiającą orężadę i żur z grzybami. Przynosił też róże i świeże bułki od piekarza. Pewien odważny książę wyruszył w podróż na poszukiwanie wymarzonej żony. Chciał poślubić przepiękną, uprzejmą dziewczynę, która zadba o porządek w zamku, zetrze kurze, przyniesie mu dojrzałe warzywa, i mrożoną kawę. Nagle ujrzał księżniczkę. Spacerującą brzegiem morza. Podjechał bliżej. Dziewczyna wrzucała do wody małe kamienie i wrzeszczała przeraźliwie. Była niegrzeczna i obrażalska. Mimo tego, książę zakochał się od pierwszego wejrzenia. Książę zakochał się
od pierwszego wejrzenia. I drżącym głosem zaproponował małżeństwo. Kropka. I drżącym głosem zaproponował małżeństwo. Kropka. Księżniczka zgodziła się. Księżniczka zgodziła się. Pod warunkiem. Pod warunkiem, że to ona będzie rządzić w zamku. Kropka. Że to ona będzie rządzić w zamku. Od tej chwili. Od tej chwili. Młodzieniec codziennie przygotowywał. Młodzieniec codziennie przygotowywał dla ukochanej orzeźwiającą orężadę. Dla ukochanej orzeźwiającą orężadę. I żur z grzybami. I żur z grzybami. Kropka. Przynosił też róże. Przynosił też róże. I świeże bułki od piekarza. I świeże bułki od piekarza. Kropka. Poszukiwanie żony. Pewien odważny książę wyruszył w podróż na poszukiwanie wymarzonej żony. Chciał poślubić przepiękną, uprzejmą dziewczynę, która zadba o porządek w zamku, zetrze kurze, przyniesie mu dojrzałe warzywa i mrożoną kawę. Nagle ujrzał księżniczkę spacerującą brzegiem morza. Podjechał bliżej. Dziewczyna wrzucała do wody małe kamienie i wrzeszczała przeraźliwie. Była niegrzeczna i obrażalska. Mimo tego książę zakochał się od pierwszego wejrzenia i drżącym głosem zaproponował małżeństwo. Księżniczka zgodziła się pod warunkiem, że to ona będzie rządzić w zamku. Od tej chwili młodzieniec codziennie przygotowywał dla ukochanej orzeźwiającą orężadę i żur z grzybami. Przynosił też róże i świeże bułki od piekarza.